Po pierwszej połowie wydawało się, że to będzie zacięte starcie, bo na tablicy wyników było 17 do 15 dla gospodarzy, a ci nie potrafili utrzymywać przewagi, którą zdobywali. Pierwszą połowę trochę tak zespołu nie poznawałem, bo naprawdę było widać chyba lekceważenie zespołu z Boru, bo wszystkie akcje mieli rozrysowane, rzuty rozrysowane i tak to wpadało. Ten mental, ta głowa chłodna w niektórych sytuacjach zawodziła. No, nie powiem, że były ciężkie słowa w szatni, ale cieszę się, że to poskutkowało. Po zmianie stron gorące głowy mieli goście z Obornik Śląskich, którzy zobaczyli dwie czerwone kartki, zmarnowali sporo okazji, a ostatecznie dość szybko wyklarowała się sytuacja meczowa i wiadomo było, że Bór tego spotkania nie wygra, a Grunwald sięgnie po kolejne zwycięstwo. Gospodarze odskoczyli i tym razem prowadzenia już nie oddali, a wynik końcowy to wygrana 37 do 24. Koncentracja, chyba pierwsza połowa to naprawdę była naszą taką piętą achillesową, bo niby sobie wypracowaliśmy przewagę, za chwilę ją tracimy w ogóle prowadzenie. Szkolne błędy, ale mówię, druga połowa już tak naprawdę weszliśmy na ten taki rytm, przede wszystkim obrony i kontry łatwe plus dobre akcje w ataku i udało się. To była 11. z rzędu wygrana poznaniaków w tym sezonie. Nikt jeszcze nie pokonał Grunwaldu w pierwszej lidze i pewne już jest, że zakończy on rundę na pozycji lidera. Koncentracja, o której wspomniał trener Tusz, na wiosnę będzie kluczowa, by awansować do Ligi Centralnej. Wiem, że zawodnicy spoglądają na tabelę, prezes patrzy na tabelę, zadowolony jest, ale mówię, tutaj ja spotykam się z nimi od poniedziałku i oni wiedzą, że już jest robota kolejna do wykonania, najbliższy mecz, tak? Wiedzą, że po tym ostatnim meczu trochę tych dni przerwy będzie na regenerację i od stycznia znowu startujemy, by tą przewagę, bo tak naprawdę na ten moment, nawet po tym ostatnim meczu też będziemy na tym pierwszym miejscu, tak? Czyli teoretycznie będziemy rozdawać karty, ale nie będziemy się nie czuć na tyle pewnie, bo wiemy, że czołówka, wszystkie kluby, które są w tej lidze, będą chcieli z nami wygrać. Ostatni mecz w tym roku szczypiorniści z Poznania rozegrają w Nowej Soli przeciwko tamtejszej Trójce. To piąta drużyna w tabeli, a w dwóch poprzednich sezonach Grunwald wygrał z tym rywalem każde z czterech spotkań.